Witajcie, z tej strony ponownie Starkej i gramy w Utrzymywacza Cmentarza. Jest ze mną życiasna siostra w pokoju, nie wiem po co tu jest, ale jest. I macha. I powiem wprost, nie pamiętam co ostatnio robiłem, więc trzeba się... Aha, na polski nazywa się Żmij. Ciekawa nazwa. Chociaż lepsze to niż Zwierz. Do kogoś, kto się nazywa z oryginalnego Beast of the Sea, czyli morska bestia, tak tłumacząc trochę. Ale dobra. Czyli poznam te osoby, chociaż jeszcze z nimi nie gadałem. Ciekawe. Nie jestem do końca przekonany co do tych imion niektórych, ale niech będzie. A, muszę wrócić do karczmy, powiedzieć, że już zaniosłem tego lista. Spoko. I w sumie to tyle. Dobra, tak więc... Nie wiem, co jeszcze mam do roboty. Na pewno jedne, co pamiętam, że muszę zrobić, to wziąć trochę wody ze studni. Tak, ze dwa wiadra. I może jeszcze zobaczmy, co jest tutaj do zrobienia. Aha. Czyli do Horadryka, tak czy jak muszę iść. Dobra, nie ma co narzekać. W takim też wypadku... Zacznijmy może od próby... muszę tylko nauczyć się sterowania. No ale od próby właśnie... upieczenia jakiegoś ciasta chlebowego czy czegoś. Dobra. Zacznę od czterech, bo jednak... wolałbym nie przesadzać. Jeszcze gotowanie. To chleb potrzebuje 5 ognia. Patyków. Pewnie będę żałował, ale niech będzie. A, i chlebek już się piecze, dobra. To nie marnujmy więcej czasu. Od czego by tu zacząć? Dobra, plac budowy, zobaczmy. To niepotrzebne, piecyk wymaga rzeczy, których nawet nie mam. Skład drewna mam. Kozioł wymaga patyków, klec do rąbania wymaga kłód. Jasne, czyli potrzebuję czegoś, czego... już nie mam. W sumie nie wiem, co mam z tym robić. Jakby nie powiedzieć, gra mi się podoba, ale po prostu czuję się trochę zagubiony, bądź co bądź. I widzę, że to przy okazji jeszcze w komentarzu zacny pan Bliss dokładnie zrozumiał, o co mi chodziło z tym osłem, ale mam nadzieję, że rozumiesz, że nie chciałem dosyć bezpośrednio o tym mówić, bo... no, serwis, na którym ten film mój ląduje, jest dosyć wyczulony na takie kwestie, więc no... wymaga techniki. Super. Jeśli drzewa nawet usunąć nie mogę. No cóż. Przynajmniej mam trochę patyków i może uda się zacząć ogarniać tego... kozła do piłowania. A, czyli jeszcze muszę sam sobie zbudować. Super. Dobra, co tu można robić? A, można wielkie kłody zmieniać na inne rzeczy. Dobra. W takim też wypadku mam trochę techniki. Znaczy, jakiej techniki tej? No, umiem tych szkilów, czy coś takiego, więc... Okej, nawet nie wiem do końca, co to wszystko jest. Ten błąd chirurgiczny, ale niech będzie. Teologia? Oho. I mogę nauczyć się robić nagrobki. Może warto byłoby pomyśleć o tym, ale jednak nie. Rolnictwo? Przesadzanie? Okej. Pszczelarstwo? Owady? Nie. Kowalstwo? To mi się wydaje sensowne, patrząc na to, że tu widzę jakieś narzędzia, więc... odblokujmy sobie. Czyli co mamy? Kamieniarstwo. Super. Czyli z kamienia nic nie będę umiał zrobić. Ale dobra. Wymaga techniki. O, a to drzewo już mogę. Czym się one różnią? Ja nie wiem. No. I... ej, patrzcie! Bo na niebie niesie jedno drewno, a drugie można sobie pchać.
No to normalnie można powiedzieć, że exploit. Oszukałem grę. Lenistwo. Co? Lenistwo. Ze strony twórców tak trochę lenistwa, to akurat prawda. Dobra. Więc teraz co to było? Polano. Dziwne nazwy, ale niech będzie. Mam materiały, teraz można coś nowego postawić. Drewniane kowadło. A niech będzie. Pomyślmy. A tutaj. O proszę, jego to nie trzeba montować jeszcze. A. Mogę konstruować coś, co nawet nie wiem jak konstruować, super. Bo nie wiem jak zdobyć materiały. O, grzyb. Lubię grzyby. No ale dobra, mniejsza, to może posprzątajmy trochę na cmentarzu. Ten grób... daj 3. Dobra, a tutaj daje też 3, więc mógłbym niby to naprawić. To w sumie spróbuję. Co mi szkodzi. Ale tego jeszcze chyba nie będę naprawiał. Wiecie, wolałbym się skupić na czymś, co da większe bonusy. Tutaj, jak mamy? 0 z 2. A to akurat to się opłaca naprawić. Dobra. Jakość minus 17. Tutaj 2. 2. Serio nie ma jakichś lepszych? Jak nie ma lepszych, to naprawię takie. Chociaż widzę, że już pora spać. Pomału. Bo w nocy ponoć słyszałem od jednego, nie wiem czy można powiedzieć znajomego, czy osoby, którą po prostu znam, a ona mnie zna, ale tak dosyć, no nie bezpośrednio. Ale dobra, mniejsza, to po prostu dostałem poradę, że ponoć warto spać w nocy. Jeśli to oglądasz, ta osoba, dzięki za poradę. I wiem, że chcesz zachować anonimowość, dlatego nie mówię bezpośrednio, kim jesteś. Chociaż zgaduję, że siostra może się domyślać. Dobra, a póki co spać. I następny jest dzień mężczyzny. Dobra, chyba dzień mężczyzny. Chwila, ten dialog już był. Znaczy nie będę czytał, bo ten dialog już był. No, naprawdę, było już. Siostra, prawda, że było? Ser, nie obserwowałaś wyjątkowo, kiedy to było? No, dialog się powtórzył. A, ten z duchem, że jest niemiły. Te. No, to on był. Dobra. Jednak jest dzień jakiegoś dziwnego znaku, więc... Czemu znaka... Znaku, znaka, nie wiem. Mniejsza to. Mamy coś jeszcze takiego? Dwa zestawy naprawcze do kamienia. To w sumie naprawmy co się da i chyba będzie można się zająć już czymś innym. Wow. Muszę przyznać, że nie wsłuchiwałem się jakoś dokładnie, a tak czy siak jestem w stanie powiedzieć szczerze, ta muzyka jest super. Jak to, naprawdę, jak tak się wsłucham w muzyczkę, bardzo fajna. No i tyle. Nic więcej nie zrobię. A? No tak, otworzył znów kościół. Nie wiem, czyli... Ej, bo tak nie skojarzyłem faktów, ale... Nie, to zostanę proboszczem. Tak, proboszcz Starkej. Dawne czasy się przypominałem, kiedy wszyscy mówili na mnie proboszcz, bo często ogłoszenia parafialne robiłem. A dobra, mniejsza, to coś tu mam do ogarnięcia ważnego? Metalowe części, super, nie wiem jak je zdobyć nawet. Oczywiście zmarnowałem na kowadło, bo jakby inaczej. Kamień i... Dobra. Kamień wiem w sumie jak zebrać, więc wezmę jeszcze trochę. I w sumie póki jeszcze mam jakąkolwiek pamięć, to niech będzie, że wyposażę sobie chleb, żeby móc go szybciej jeść. No i w sumie chyba warto byłoby pójść do wioski.
Nie wiem po co, ale... No przydałoby się. Chociaż dobra, co ja gadam, nie wiem po co, przecież są dwa cele. Po pierwsze, żeby dostać ogród. Po drugie, muszę przecież też tą całą, no... informację o tym, że list dostarczyłem zanieść. Wow, a tu aż trzy kamyki. Nieźle. Dobra, idziemy, Stefan. Chociaż Stefan nie pasuje, bardziej bym go nazwał Bob. Chyba niech będzie Bob. Tak. Grabarz Bob. Pasuje ci, siostra? Jak nazwę się akurat teraz osiu wiezie trupa? Trudno, se pogniję trochę trupeł. Ja chcę iść do wioski. Ale przyznajcie, to jest jednak pech. Siedziałem przy grobowcu. W sumie cmentarzu, nie grobowcu. Osioła jak nie było, tak nie ma. Tylko wychodzę i co? Osioł już się pcha. Dobra. Dobrze, że umiesz robić mieczem. Krezold opowiedział mi o twojej pomocy. Masz, napij się piwa. Dla ciebie za darmo. Darmowe piwo? A ja wydałem pieniądze na to, żeby temu głupiemu Mietkowi piwo przynieść. Znalazłem przy cmentarzu porzucony ogród. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ach, ogród. Został zajęty przez kupca za czyjeś długi. Nie jestem w stanie znaleźć nikogo, komu by się do czegokolwiek przydał. Mogę dać ci pozwolenie na użycie tego ogrodu. Kto inny chciałby hodować roślin tak blisko cmentarza? Jej. Słuchaj dalej. Brzmi to świetnie. Świetnie, ale ty i tak musisz porozmawiać z kupcem. To jego własność. Nie byłoby raczej w porządku dawać pozwolenie bez jego zgody. Ale wystarczy mi, że obiecasz zacząć z nim później wszystkie szczegóły. Jasne, porozmawiam z nim. Jest w wiosce co znak krowy? Żeby handlować z miejscowymi. Jest właścicielem stodoły zaraz na południu od karczmy. A! Jest tutaj w każdy dzień ten, który akurat przed chwilą minął. Super. Dobra. Chociaż wiecie co? Jak już tu jestem, to może pójdźmy jeszcze chociaż do kowala kupić te metalowe części. Bo ile nas stać. A dobra, nie, co jest do miasta? To kowal był chyba w tą stronę bardziej. Tak, jest Kezold, czy jakoś tak dziwne imię. Ale co mnie oceniać? Dobra. Metalowe części. Aha. Dobra, nie stać mi, jestem biedak z nędzą. Super. Taki kawał drogi nadaremno. A to się dzień zaraz kończy. No, niestety. Cześć, osioł. Pa, osioł. W sumie... dalej nie wiem, co mam robić. I w sumie można powiedzieć, że już połowę odcinka prawie zmarnowałem na łażenie. Tak więc, dobra. Starczy gadania. Lecimy znowu na cmentarz pochować truposza. W sumie, powiem szczerze, chyba mięsa nie będę wycinał nawet. Bo tak całkowicie ze swojej perspektywy i w ogóle nie czuję potrzeby. Chociaż... może jeszcze bym coś zrobił. Jeśli bym mógł. Dobra. Trupusz jeszcze niech sobie pognije, bo przypomniałem sobie, że tak czy jak będę miał zlecenie dosyć ważne, to przy okazji od razu to załatwię. To akurat pamiętam jeszcze z czasów Alfy, jak tam oglądałem u ludziów. Jak będziemy iść do astrologa po prostu, to już taki delikatny spoiler, czy astronoma, nie pamiętam, astrolog, astronom. To on będzie prosił o to, żeby przynieść mu czaszkę, więc... od razu zrobię już sobie wyciągnięcie czaszki. Prawda, jeśli się nie mylę, to dodaje te złe cechy. Ale tak czy siak nie ma co narzekać, muszę po prostu to zrobić. I w ogóle po raz kolejny jest deszcz. Prawda, codziennie tutaj deszcz pada. To jest takie... aha. Super. Nawet się jakoś nie polepszyła tym.
Ale dobra, mam jeszcze czas, ogarnie się wszystko. Dobra. Tak więc póki jeszcze jest cisza i spokój, to... mógłbym zobaczyć, co jest potrzebne do chociażby pieca? Te metalowe części? Kamień i opał. Tak więc mój następny cel, wzbogacić się na tyle, żeby móc, wiecie, no już zacząć zbierać metal. I w sumie, jeśli już o tym mowa, to może też przydałoby się w końcu zainteresować kamieniarstwem. O, Rambacz. Kiedy masz w rękach siekierę, lecą wióry. Ścięcie małego drzewa daje ci dodatkową kłodę. Możesz też ciąć kawałki kłody na opał i kliny. Ciekawe. Dziwne, że to już wcześniej można, ale mniejsza to. Właśnie, może już... nie, jak co do rąbania nie mogę. Dobra. W takim razie zrobię sobie tak jak już kloc do rąbania. Chyba, a nuż widelec się przyda. No niech będzie tutaj obok. Niech to się nazywa porządny sprzęt, nie trzeba tego w ogóle przerabiać ani nic, tylko tutaj trzeba teraz ewentualnie sobie drewno pociąć. Dobra. No to lecimy się przespać chwilę. I miejmy nadzieję, że się uda ciągnąć jakikolwiek sukces dzisiaj. No, spoko. Czujesz się świeżo. Tak więc, tak. Zacznijmy może od najłatwiejszych rzeczy, czyli pozwiedzajmy trochę i ewentualnie weźmy sobie jakieś kamienie. Ja też nie ukrywam, najbardziej by mi się przydało... W sumie co by mi się przydało, to teraz jest nieistotne, bo tak czy jak nic nie zrobię. W ogóle ciekawe, dokąd ta ścieżka prowadzi. Co to? Aha. Gruby klocek kamienia. A to co? Oczyszczanie ścieżek. Dobra, to mniejsza o to. Aha. Okej, czyli pasiekę nawet będę mógł posiadać własną. No to dziwne, że ta gra się nazywa Graveyard Keeper. Czy tam jak ja to nazywam, utrzymywać cmentarza. Skoro to tak naprawdę możemy mieć chyba biznes na wszystko. Tak naprawdę, zaskakujące, nie zaprzeczę. Albo to jest kościółek, jest rzeka. Ciekawe, czy kamień też do rzeki można wrzucić. Niestety nie. No ale jest jakiś zniszczony most. Wszystko tu wymaga rzeczy związanych z metalem. Dobra, pochowamy jeszcze jednego, chociaż trupa, to wtedy ewentualnie pójdę do wioski i się zająć tym wszystkim. Inkwizytor! Właśnie widziałem Inkwizytora, tuż obok. Szedł ścieżką na wzgórzu więźniów. On mnie zabije, albo zrobi coś jeszcze gorszego. Spokojnie, pójdę odwrócić jego uwagę. Może znajdę na tym wzgórzu coś, co pomoże mi wrócić do domu. Nie no, wcale mnie tak ci już nie mówił, że tam jest portal. Nie, wcale, gościu. Wcale Bob ci tego nie mówił. Myślę, w ten sposób potwierdzają się słowa Mietka, że gość wygląda na mądrzejszego niż jest. Wszystko gotowe, mój panie. Dobrze, były jakieś problemy? Nie, mój panie. Poza tym, że kręcił się w okolicy jeden dziwny typek. Och, tam jest! Stać! Chłopaki, spokojnie. Mieszkam tu na cmentarzu. Chłopaki? Na pewno członek kultu, mój panie. Jestem grabarzem. Pracuję na miejscowym cmentarzu jako grabarz. Możecie spytać mieszkańców wioski. Ach, w takim razie bez wątpienia jesteś tym nowym. Czuję, że mówisz prawdę. Może dołączysz do mojej ceremonii palenia wiedźmy? Największą przyjemnością. Wiecie, no, Inkwizytor to wolę... no, być blisko niego. W jaki sposób trafiłeś na to niezwykle interesujące stanowisko? Odpowiedz wymijająco skłam. Skłam. Już w dzieciństwie marzyłem o tym, żeby zostać grabarzem. Dobrze ci radzę nie wygadywać ludziom takich... tego typu durmych historyjek.
Oto ja, wielki inkwizytor, bronię jedynej słusznej wiary i całej ludzkości. W mieście przyszły trudne czasy, statek umarłych jest przeładowany, a nowy utknął w stoczni. Twój cmentarz wznawia swoją działalność w podejrzanie stosownej chwili. Mroczny kult znowu podnosi łeb. Czuję to. Święty gniew wzbiera w mojej duszy. Przez 30 lat spaliliśmy na stosach tysiące wiedźm i heretyków. I to dopiero początek. Spalić wiedźmę! Spalić! Spalić ogień! Spalić wiedźmę! Tak, mój panie. Ciekawe, czy taką halabardę mogę zdobyć jak oni. Niech żyje wielki inkwizytor! Hurra! Hurra, hurra! Wszyscy mi jednomyśli. A więc pracujesz z ciałami, co? Tak, chyba jest... To chyba jedno z moich zadań. Żyjesz zaraz za tym wzgórzem, przy cmentarzu. Dobrze mówię? Tak. Ciekawe, ciekawe. Wiesz co, przydałby mi się tu w wiosce przyjaciel. A mój przyjaciel staje się przyjacielem świętej inkwizycji. Nie ufam wieśniakom. Nie chodzą do kościoła, a kiedy wyzioną ducha, nie chcą nawet spocząć w grobie. Ale ty jesteś tu nowy. Może dostrzeżeć coś niezwykłego. A niech będzie, zgodzę się. Oczywiście, z przyjemnością się z tobą zaprzyjaźnię. Mądry wybór. Przyjaźń opiera się na zaufaniu i dobrej woli. By skarbić sobie moje zaufanie i przyjaźń inkwizycji, musisz najpierw okazać swoją dobrą wolę. Mam więc dla ciebie kilka drobnych zadań. Jakich zadań? Wszystko w swoim czasie. Dzisiaj jest czas gniewu, a nie rozmyśleń nad jakimiś drobiazgami. Możemy porozmawiać w następny Dzień Mężczyzny albo każdy inny Dzień Mężczyzny. Lubię tu przychodzić. Nigdzie indziej nie odczuwam tak mocno świętego gniewu. Nie teraz. Okej. I oczywiście, jak można było się spodziewać, kolejny trupek przyszedł w najbardziej nie odpowiednim momencie. Nawet nie będę zwiedzał tutaj szczególnie. Idziemy po prostu go pochować z certyfikatami do wioski. I miejmy nadzieję, że wystarczy mi, żeby kupić metalowe części, ewentualnie jeszcze gwoździe na wszystko, co tam by się mogło przydać. Jeszcze metalowe części i gwoździe są też potrzebne. Dobra, jest coś? Nie. Dzisiaj nic nie ekshumujemy. Chyba tak to się nazywało. Dobra, nieważne, już plączę sam w sobie. Okej, czyli miejsce pochówku, a niech będzie tutaj. Oczywiście najpierw trzeba wykopać, a potem jak już wykopiemy, to jeszcze nie koniec, bo trzeba wrzucić ciało i zakopać. I jakość cmentarza się w sumie pogarsza. Dobra, dwa certyfikaty pochówku są. W sumie zobaczyłbym, co jest potrzebne i jak to wygląda w przypadku tworzenia. Jedna sztabka to 8 gwoździ, albo 4 zawiasy całe. Więc wiecie co, może nawet kupiłbym sztabki, a nie części bezpośrednio. Może wyjdzie taniej. Sprawdzę to szczerze na przykładzie gwoździ, jak już będziemy u kowala. Bo z jednej sztabki jest 8 gwoździ. Więc wiecie, łatwo będzie sprawdzić. Zobaczymy, czy cenę jednego gwoździa. Zobaczymy cenę jednej sztabki, no i można łatwo przyrównać wtedy. Chyba potrzebuję sporo gwoździ, prawdopodobnie. No i oczywiście zawiasy. Jak się okazuje, są potrzebne do wszystkiego. Jest najczęściej w sytuacji, kiedy, o dziwo, ich nie mam. Dobra. Ile ma? O, stać go na to. Więc nie ma nawet co się martwić. Czy jest coś, co bym chciał wziąć? Nie. 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 O. A to fajne nawet. Ale nie trzeba. Więc bierzemy 3 miedziaki i w sumie idziemy. Też patrząc na to, że chyba 2 zawiasy kosztowały już ponad miedziaka, co... Znaczy jakie miedziaka? Srebrzaka. Żeby nie były nazwy własne. Nie są oryginalne czy coś. To
To warto byłoby pomyśleć po prostu o tym, co się bardziej opłaci kupić. Dobra. Czyli 8 gwoździ kosztuje 2,38. A, część sztabki się bardziej opłaca. Chyba tylko 3 sztabki, ale wiecie. Na dzień dobry powinno wystarczyć. Dobra. Więc będę musiał bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co z nimi robię. A jednocześnie, mimo to, stworzyć wszystkie konieczne do stworzenia rzeczy. A w sumie 25 minut, więc odcinek zaraz znowu się będzie kończył, bo nie chciałbym robić za długich. I oczywiście zanim będę kończył odcinek, to tym razem pójdę spać, żeby nie było znowu nieplanowanych wstawek. No. Miejmy nadzieję, że uda mi się rozwinąć biznes cmentarzowy dosyć dobrze. Bo jeszcze, póki mam chwilkę, zobaczyłbym jedną rzecz. Nie to, a tutaj. 10 czerwonych na podstawowe nagrobki. Dobra, da się załatwić. Wiecie jednak, bądź co bądź, chciałbym mieć załatwiony dostęp do tych czerwonych... Znaczy, jakich czerwonych? No, nagrobków. Bym w ten sposób trochę cmentarz upiększyć. Jeśli cmentarz da się upiększyć. Ale dobra, mniejsza to. Robimy tutaj to. Na razie tylko raz, bo nie ma co więcej. I... widzę, że nie mam nawet niczego do obróbki kamienia, więc... trzeba będzie pościnać ręcznie wszystko. Głupia kłoda. Halo, kłoda, właśnie, dobra. To było potrzebne do kamieniarstwa podstawowego? 15? Dobra, zaczynam rozumieć, czemu ludzie mówią na tę grę symulator grindu. Zresztą tak źle nie może być. Dobra, mamy 8. I w sumie tym wszystkim lepiej będzie chyba, jeśli zajmę się później, bo jak mówiłem, czas antenowy się pomału kończy. Tak więc idziemy spać. I widzę, że jest dzień księżyca, więc następny odcinek to będą odwiedziny przy wieży latarniczej. No i odcinek wyjątkowo trochę krótszy, no ale tyle starczy. Jeśli wam się oczywiście podobało, to fajnie. Napiszcie co i jak, jeśli nie, to też możecie poinformować, co mam w sobie zmienić tam w grze. No i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie nie wiem kiedy, ale na pewno będzie. No i tyle, trzymajcie się. Hej!